Sposoby wyboru w programach ABC. Wybierać możemy węzły lub elementy, w których pokażą się ikony zwane chwytami. Zawsze dostępny będzie klik i okno. Proszę popatrzeć, w jaki sposób czytamy współrzędne. Wskazujemy węzeł, klikamy i mamy odczytane. Możemy otworzyć okno. Przyciskamy lewy przycisk myszy i przeciągamy w prawo i w dół. Wszystkie węzły leżące wewnątrz tego okna zostają odczytane. W ten sam sposób możemy wybierać też również elementy do obciążenia, na przykład ciągłego. Proszę Państwa, listy. Weźmy sobie listę węzłów współrzędnych tych węzłów. Jeżeli odczytamy to oknem, to w tym momencie otrzymamy to w kolejności numerów nadanych przez program. Możemy to wyłączyć i wtedy będziemy mieli pozorne uporządkowanie, chociaż tak nie do końca. Jeżeli chcemy mieć naprawdę uporządkowaną listę, to wtedy musimy skorzystać z innej formy wyboru, mianowicie odcinkiem. Proszę Państwa, ten sposób wyboru to nie tylko jest lista, ale my w ten sposób wybieramy odcinek, na który działa obciążenie liniowe. No i w tym momencie, proszę popatrzeć, będziemy mieli to uporządkowane od pierwszego do ostatniego punktu wyboru. Jeszcze jest jedna forma, mianowicie w tym menu mamy linię łamaną. No i wtedy możemy sobie wybierać kolejne węzły, aż do momentu, kiedy klikniemy prawy przycisk myszy i wtedy mamy listę w kolejności wybranych miejsc. No i jeszcze mamy jeden sposób uporządkowany, tym razem może pokażemy to na liście płaskich, mianowicie łukiem. Trzy węzły. No i proszę Państwa, mamy tutaj wybrane w kolejności wyboru. Możemy sobie te numery węzłów wyłączyć lub włączyć. No i możemy również to wyświetlić w kolejności numerów nadanych przez program. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna forma, co zrobić, jeżeli musimy wybrać pole nie będące prostokątem, czyli nie nadające się do wyboru oknem. No więc w tym momencie mamy taką rzecz jak wielokąt. Klikamy w dowolnym miejscu ekranu, tworząc jakąś linię łamaną. Jeżeli naciśniemy teraz prawy przycisk myszy, to wszystkie węzły znajdujące się wewnątrz tego wielokąta zostaną odczytane, no i wyświetlone w postaci listy. Oczywiście ich kolejność będzie znowuż zależała od numerów nadanych przez program. Proszę Państwa, z wyborem uporządkowanym, czyli odcinkiem, linią łamaną czy łukiem, związana jest rzecz zwana odchyłką wyboru. Bo tak na dobrą sprawę, to wybierając odcinek, to my nie wybieramy linii, lecz pewne pasmo o szerokości odchyłki wyboru i jeżeli te wybrane węzły znajdą się wewnątrz tego pasma, pokażą się na liście. Jeżeli mamy troszkę odchylone tą, to w tym momencie oczywiście, jeżeli ta odchyłka będzie większa niż odchyłka wyboru, to wtedy część z nich zostanie opuszczona. Proszę Państwa, odchyłkę wyboru możemy zmieniać, przyciskając to pole, naciskając klawisz D, jak również wybierając listę i mając tu w menu podchylanie. Proszę Państwa, jeżeli wchodzimy do modułu dane, to program sprawdzi, czy zadeklarowana odchyłka wyboru nie jest za duża. Po prostu znajdzie minimalną odległość między węzłami i jeżeli ta odległość będzie większa niż odchyłka wyboru, to wtedy poinformuje o tym i automatycznie zmieni na mniejszą niż ta najmniejsza odległość pomiędzy węzłami.
zostało to wprowadzone po to, żeby nie było takiej sytuacji, że są problemy z wyznaczeniem na przykład linii obciążenia liniowego. No i to właściwie byłoby tyle, jeżeli chodzi o ten temat.